Moi drodzy, mamy to. Zatem 1 czerwca 2024 roku. I swoją drogą nowy kalendarz na ścianie mam. No i cóż. W zasadzie to nie wiem, od czego zacząć. Może od tego, co w sumie zapowiedziałem w ostatnim właśnie odcinku z Desert 1943. Że oto, no, w niniejszym Dniu Dziecka ogłaszam wam, że kolejne filmy na tym kanale będą tak regularne, jak za czasów Assassin's Creed'a Identity. Wręcz do przesady. Czyli no, będą nawet publikowane codziennie, no. Ja już o to zadbam. I tak jak mówi, no dojdziemy przynajmniej do poziomu setnego. Dojdziemy przynajmniej do poziomu setnego. Żeby nie męczyć się dalej przypadkiem z tą grą. Natomiast już spoza tematu tej gry. No. No, właśnie przegapiony jubileusz w sumie mojego kanału. 8 lat. 8 lat w międzyczasie, których dane mi było zgarnąć już 37 subskrybentów oraz 5000 wyświetleń. Spoko. Natomiast, no najchętniej to... Chciałbym oczywiście jakiś specjał przygotować do jakiegoś rocznicy mojego kanału, tylko no kurde, niestety nie mam ku temu za bardzo predyspozycji, bo mam nadal mimo wszystko zbyt wiele rzeczy na głowie, mimo że teraz już mam tak zwany high life, bo no, jestem po maturach i nie chodzę już do szkoły, o czym wam mówiłem mniej więcej w poprzednich filmach. W poprzednich gameplayach właśnie z Desert 1943. No i właśnie a propos tych poprzednich filmów, no... Moi drodzy, przede wszystkim, co jednak powinienem był w sumie powiedzieć na filmie informacyjnym, a propos tego, że nie wiem, od czego zacząć. Może przede wszystkim tak naprawdę to jednak od tego, że... No ewidentnie coś... To nie nagranie, nie przeze mnie vlogów informacyjnych z okazji 8. rocznicy mojego kanału oraz vloga prima apilesowego sprawiły do jasnej cholery, że zacząłem cierpieć trochę tak jakby na demencję, że nie pamiętam jedynie co ja sobie tam, a przecież bardzo ważne, co ja sobie tam mówiłem i to bardzo takiego ważnego dla mnie w poprzednich odcinkach Desert 1943. Tutaj maj, tu kwiecień, a tu marzec, kwiecień, marzec. Bo no, gdybym pamiętał, to bym schodził wam przedstawił do jasnej cholery moje przemyślenia dotyczące mojego obecnego stanu psychicznego. A takie regularne update'y tego, co się ze mną dzieje. A dzieje się ze mną do cholery jasnej przecież rzecz jasna to, że... No, już cała ta swoista klątwa praktycznie ledwo stoi na nogach.
Już naprawdę jedyne co sprawia, że dalej się nie utrzymuje, to cholerne nabawianie mnie przez nią kuktatorstwa wobec ostatecznego uzupełniania tych pozostałych braków ze szkoły i innych tego typu rzeczy, no. I na logikę, no rzecz jasna wiem, że w przeciętnym wypadku wy moglibyście to olać i zająć się, no, tym, co robicie najbardziej, no, typowo wypoczątkowo wakacyjnie. Ale no, ja już tak po prostu mam, że zwalnięty 100% poniekąd jestem. Jedyne, no i jedyne, tak jak mówię, co mi potrzeba, to po prostu usiąść i wziąć się po prostu faktycznie za robotę. Tak faktycznie, bez żadnych odwracaczy uwagi, no a jak już komputer wykorzystać, to do oczywiście faktycznego dokończenia tych rzeczy. No, w każdym razie, no, naprawdę tyle dzieli mnie od faktycznego powrotu do mentalnej normalności, z jakiej do cholery jasnej wypadłem te dobre parę lat temu, kiedy to, no, w niewłaściwe za bardzo miejsca internetu, żem zaszedł fora dyskusyjne, gdzie gadają głupoty ludzie. No i tak to się skończyło. Po prostu... Szkoda na to szczębić ryja. Nie, ale nie szkoda mi za to oczywiście. Tego, aby życzyć wam wesołego dnia dziecka, tam pozostałości już jego. Ja zabieram się powoli faktycznie, no, swoją mową motywacyjną do zrobienia wreszcie ostatecznego uzupełnienia pewnych spraw. I widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach z DZ-944-943, które będą pojawiać się regularnie. W najbardziej ekstremalnym możliwym przypadku codziennie. I oby wszystko w końcu wróciło ku lepszemu, jak za starszych czasów. Kiedy to faktycznie dane mi było być tak pełnoprawnie regularnym. Zobaczmy. No, gdzieś zwłaszcza tutaj. 5 pierwszych odcinków DZ Assassin's Creed Identity. Tutaj ostrzał z helikoptera. Nie mówiąc już nawet o produkcjach filmowych, które oczywiście były nomen omen oczywiste. Chciałbym, żeby to powróciło. Tylko muszę najpierw zwalczyć no swoje demony osobiste. I zapewniam was, że tym razem no podczas tegorocznych wakacji wszystko się uda. Przyrzekam wam, na dobre i na złe. No i zwłaszcza w kontekście tego skurczybyka. No, jedyne co się póki co, no to jest, jeżeli chodzi o takie szybkie podsumowanie kanału, no, no, pierwszej połowy, w jego działalności w pierwszej połowie roku, przez pierwszą połowę roku, no to no, jedyne co się na nim ukazywało, to właśnie filmy z DZ-1943, gameplaya od CD Let's Playa. No i proszę bardzo, ja ci teraz wyłom nastąpił. I oby taki wyłom było coraz więcej, aż wreszcie wrócimy do faktycznej różnorodności tego kanału, jaka miała być od samego początku, ale no pewne rzeczy się ostatecznie wyparły. No cóż. No ale ja tak czy inaczej, czyli właśnie no tym razem już faktycznie się z wami żegnam. Widzimy się w gameplayach z DZ-1943.
No i życzę Wam udanych pozostałych paru godzin Dnia Dziecka. Do zobaczenia!